Witam Cię, Marcelina. Cześć, Michał. Bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się wystąpić na moim kanale. Ja również bardzo się cieszę. Jak zaczyna się Twoja historia? Myślę, że trzeba by zacząć od mojego dzieciństwa, bo choroba, na którą choruję, czyli choroba afektywna dwubiegunowa, ma swoje korzenie w uwarunkowaniach środowiskowych, w dzieciństwie, w życiu, jakie nas po prostu spotkało. Ja wychowałam się w rodzinie, w której oboje rodziców byli uzależnieni od alkoholu. I to była taka typowo rodzina alkoholików. To znaczy, praktycznie nikt przez całe życie nie wiedział, że moi rodzice piją. Tak zazwyczaj wygląda w takich rodzinach. To po prostu wszystko jest tak mocno zamknięte w środku. To są alkoholicy tak zwani wysoko funkcjonujący. Są w stanie zarobić na życie, pójść do pracy, wychować dzieci i tak dalej. I tak to wygląda z zewnątrz. Tyle, że dla dziecka w rodzinie alkoholików to wygląda dużo inaczej. Ja zdałam sobie sprawę z takiej jednej rzeczy dopiero jako nastolatka. Zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że to życie było odarte z poczucia bezpieczeństwa. I wiele było takich sytuacji, które po prostu pokazywały, że to ja i moje rodzeństwo jesteśmy dorosłymi w domu. I to są takie sytuacje zwyczajne dla dzieci alkoholików. To, że rodzice wysyłają cię do sklepu po alkohol, a ty masz 5, 10, 15 lat, jest ci wstyd, jest ci głupio. To, że rodzice nie pozwalają przychodzić gościom do domu. Nigdy nie wiadomo, co będzie się działo w domu, ale pijący rodzice po prostu tworzą takie tabu wokół swojego domu, dzieci, rodziny. Są sytuacje, kiedy małe dzieci muszą opiekować się swoimi rodzicami, którzy po prostu byli w kilkudniowym lub kilkutygodniowym ciągu alkoholowym. I wiadomo, co się dzieje z takimi ludźmi, wiadomo, co się dzieje z człowiekiem, kiedy wypije, na drugi dzień czuje się fatalnie, więc samopoczucie rodzica, który pił od 2 tygodni, totalnie wpływa też na samopoczucie i życie dziecka, bo taki rodzic zwraca się wtedy do swojego dziecka o pomoc. I to o taką pomoc nie tylko w związku z kwestiami fizjologicznymi, ich złym samopoczuciem, ale też bardzo często bywa, że dzieci muszą naprawiać problemy i te wszystkie szkody, które wyrządzili rodzice. Było wiele takich sytuacji, w których moi rodzice tracili pracę z dnia na dzień. Było wiele takich sytuacji, kiedy rodzice na przykład prosili nas o załatwianie jakichś spraw urzędowych. Były takie sytuacje, że chodziliśmy do sklepu i braliśmy jedzenie na tak zwany zeszyt, bo moi rodzice nie mieli wtedy pieniędzy. To wszystko po prostu takie codzienne rzeczy, takie codzienne sytuacje, bardzo często są delegowane na dzieci w takich rodzinach. I nieistotne, czy to dziecko ma 5 czy 10 lat, ono po prostu musi sobie radzić z tym całym bałaganem, który zostawiają rodzice po piciu. I zazwyczaj w rodzinach alkoholowych dzieci przybierają takie role. Zazwyczaj pierwsze dziecko to jest tak zwany ogarniacz, więc on zawsze świetnie się uczy, stara się po prostu robić wszystko dobrze w domu, bo ma nadzieję, że jak będzie robił dobrze, to po prostu rodzice przestaną pić.
kolejne dziecko, to środkowe dziecko, jest taką maskotką. Ono po prostu przybiera taką strategię, że ogarnianie nie do końca działało, to być może zajmowanie, zabawianie rodziców sprawi, że oni po prostu będą trzeźwi, nie będą pić. I na świat przychodzi najmłodsze dziecko, które widzi, że ani strategia ogarniania nie pomogła, ani strategia zabawiania nie pomogła i ono się buntuje. I ten schemat idealnie odpowiada po prostu rolom, które przybrałam ja i moje rodzeństwo w naszej rodzinie. Ja byłam tą maskotką. Jednocześnie starałam się ogarniać rzeczywistość, a z drugiej strony byłam po prostu najbardziej przychylna i serdeczna rodzicom. I to bardzo wynikało z mojej wrażliwości, ale niestety wydaje mi się też, że ta moja wrażliwość została tak nadszarpnięta w dzieciństwie, że po prostu to w pewien sposób doprowadziło do choroby. O co najbardziej obawiałaś się jako małe dziecko? Zawsze się bałam, że rodzice zaczną pić znowu. Że pić będzie nie tylko tata, ale też mama, która akurat tutaj była bardziej współuzależniona. Często tak jest po prostu, że jedna osoba jest bardziej uzależniona, a ta druga się uzależnia w tym związku i takie osoby potem bardzo ciężko od siebie oderwać i ciężko też po prostu wskazać im problem. Więc przez długie lata staraliśmy się naszej mamie jakoś przemówić do rozumu i po prostu przekonać ją do tego, żeby nie piła, żeby być może odeszła od taty, żeby coś z tym zrobiła, ale po prostu uzależnienie było zbyt silne i chyba wolała zawsze tą znaną biedę i nędzę niż jakieś nieznane ścieżki. Czy w twoim domu była także przemoc? Tak, ze strony taty zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Przy czym ja rozumiem, że moi rodzice sami byli z takich rodzin. Moi rodzice pochodzili z rodzin alkoholików, wcześniej tam też był alkohol, więc to wszystko przechodzi z pokolenia na pokolenie. I kiedy byłam dzieckiem, to oczywiście, że tego nie rozumiałam. Oczywiście, że byłam przerażona. Kiedy tata nas bił, byłam... Tak naprawdę wydawało mi się wtedy, że ja, moi rodzice i moje rodzeństwo jesteśmy tak zamknięci, jesteśmy tak oddaleni od innych ludzi, że po prostu nie ma dla nas nadziei. I tata stosował bardzo, bardzo dużo takiej przemocy fizycznej, jak i psychicznej. I wtedy oczywiście byłam przerażona. Ale teraz po prostu staram się też zrozumieć, że moi rodzice też byli skrzywdzonymi dziećmi. Kiedy w domu jest przemoc fizyczna, to po prostu można dostać wszystkim. Możesz dostać paskiem, szczotką, kablem, pogrzebaczem, książką. Możesz dostać wszystkim. I u nas się tak właśnie zdarzało. I myśmy, ja i moje rodzeństwo, tak bardzo wyczulili się na nastrój taty, ogólnie na nastrój mamy też, że doskonale widzieliśmy, kiedy trzeba zejść mu z drogi. Kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy w dużym pokoju, oglądaliśmy z mamą filmy, piliśmy herbatę i było wszystko w porządku, ale zbliżała się godzina, w której tata wracał do domu i my byliśmy w stanie po jego krokach poznać, jaki ma nastrój. I po prostu wtedy szybko uciekaliśmy do swojego pokoju.
ale przemoc fizyczna jest, siniaki schodzą, mniej boli, a taka przemoc psychiczna zostaje już potem na zawsze. Już na zawsze jako dorosłe dziecko alkoholików, jako po prostu dorosły człowiek będziesz pamiętał, że na przykład twój tata nie stanął w twojej obronie. Albo że twoi rodzice zawiedli cię w momencie, który był dla ciebie ważny. To, że dostaniesz, już po latach się o tym nie pamięta. Ale to są takie sytuacje, że po prostu boli do końca życia. Nigdy nie wyszło to, jaka jest prawda, jak wygląda wasza sytuacja w domu? Ostatnio nawet poruszałam ten temat na terapii, bo jestem w terapii i uważam, że to jest bardzo ważne dla mojego zdrowienia. I mam duży żal do rodziny mojej mamy i mojego taty. To byli wszyscy dorośli ludzie. Oni widzieli, co się dzieje w domu. Myśmy ich prosili o to, żeby wzięli nas do siebie na weekend, na tydzień, na popołudnie, żeby po prostu można było przez chwilę nie myśleć o tym, co się dzieje w domu. Chcieliście uciec. Tak. I nikt nam nie pomógł. Co też sprawia po prostu, że ja jestem teraz i będę prawdopodobnie do końca życia miała do tych ludzi nie tyle żal, co nie potrzebowała ich w swoim życiu. Bo kiedy potrzebowałam ich pomocy, to ich nie było, więc teraz już tym bardziej ich nie potrzebuję. Kiedy zrozumiałeś, że potrzebujesz pomocy, potrzebujesz wsparcia? Takie pierwsze epizody depresyjne byłam w stanie już zauważyć u siebie, mając kilkanaście lat. Ale też musiało to troszeczkę potrwać, zanim zdołałam sobie to wszystko połączyć. Bo często jest tak, że osoba w depresji po prostu nie wie, że jest w depresji. Mhm. A zwłaszcza, kiedy się przechodzi okres dojrzewania, tego buntu, nie do końca to może być takie łatwe do sklasyfikowania. I pierwszy raz do psychiatry zabrała mnie moja mama. Leczyłyśmy się u jednej lekarki przez dłuższy czas. I to było po jakimś epizodzie depresyjnym. Moja mama chorowała na depresję i na nerwicę lękową, a u mnie stwierdzono chorobę afektywną dwubiegunową. I teraz mam 30 lat, wydaje mi się, że mam już za sobą kilkanaście ciężkich epizodów depresji. Mam też za sobą okresy hipomanii albo manii, bo tym się charakteryzuje ta choroba, że one następują naprzemiennie. Trzeba brać leki do końca życia, terapia też jest wskazana. I wydaje mi się, że tych epizodów hipomaniakalnych miałam podobnie kilkanaście. Co to takiego jest, hipomania? To jest taki okres, w którym czujesz się dobrze. To jest takie bardzo proste określenie, ale hadowcy, osoby chorujące na had właśnie, bardzo często chcą wejść w ten stan hipomanii lub manii. Wtedy człowiek jest bardziej energiczny, towarzyski, ma bardzo dużo planów i projektów, które zaczyna. Bardzo dobrze się czuje, nie musi tyle spać. Bardzo łatwo przychodzi mu robienie tak naprawdę wszystkiego. Z łatwością podejmuje nowe wyzwania. Chętnie imprezuje, chętnie spotyka się z ludźmi. To jest ten moment, kiedy ludziom dookoła wydaje się, że przecież wszystko jest w porządku. Tak, to jest dokładnie to. Że jesteś w świetnym stanie. Mhm. Jesteś duszą towarzystwa. Dokładnie tak. Jakie są te najgorsze momenty? Co wtedy czujesz? Takim
najgorszym momentem jest dla mnie tak naprawdę codzienność. Bo w momentach, kiedy jestem w hipomanii albo w manii, to po prostu lecę i tego się nie da zatrzymać. Ja robiłam wiele rzeczy nieodpowiedzialnych i złych w tych stanach i tak samo robiłam dużo złych rzeczy w depresji, po prostu z tego załamania, ale najgorsza jest ta codzienna świadomość tego, że będę chorowała do końca życia, że nie wiem, co mi się przytrafi jutro, jak będę się czuła. Ty tak myślisz, że będziesz do końca życia chorowała, czy to po prostu jest nieuleczalna choroba? To jest nieuleczalna choroba. Do końca życia jest wskazane branie leków i po prostu prowadzenie odpowiedniego trybu życia, stała kontrola psychiatry i terapia. Ludziom bardzo często depresja kojarzy się z takim smutkiem, ogólnie z rzeczami, które dotyczą emocji i psychiki. Dla mnie depresja jest też bardzo odczuwalna fizycznie. Od kiedy jestem w takim epizodzie depresyjnym, od jakichś 4 miesięcy, schudłam już jakieś 9 kg, bo totalnie nie mam apetytu. Nie jestem w stanie jeść, nie jestem w stanie też spać. Bardzo często długo zajmuje mi zasypianie, a kiedy już uda mi się zasnąć, to śpię tak długo, że omija mnie też po prostu ten taki dzień, w którym jest ładnie, jasno, z którego mogłabym jeszcze skorzystać. Poza tym jest masa skutków ubocznych leków. Mi ciągle drżą ręce. Czasem zdarza mi się podwójne widzenie, bardzo mocno ściskam szczękę, mam pełno siniaków, po prostu jestem taka wyjałowiona. Przez leki i po prostu przez ten taki brak dbania o siebie. Kiedy zmarła moja mama, ponad 3 lata temu, po ciągu alkoholowym. Wtedy czułam złość i wtedy byłam bardzo załamana. Wtedy też, co oczywiste, wpadłam w depresję, no bo tutaj miała jeszcze miejsce żałoba. I to był taki moment, w którym sobie pomyślałam, nie dość, że to moje życie było takie brzydkie, takie ciężkie, to jeszcze moja ukochana mama, dla której zrobiłabym wszystko, też umiera w takich warunkach, w takiej sytuacji, okolicznościach, które też są po prostu takie brzydkie. Wydaje mi się, że nikt nie chciałby tak umierać. A po 3 latach w taki sam sposób, w ciągu alkoholowym, zmarł mój tata. I to było w zeszłym roku w maju. Przez chwilę się trzymałam, ale potem dopadła mnie depresja. I wydaje mi się, że na terapii mam bardzo dużo teraz do przepracowania, bo powstało we mnie takie przekonanie, że w tym moim życiu to tylko złe rzeczy będą się działy. Bo ludzie umierają ze starości, umierają z powodu choroby. Ale moi rodzice umarli z powodu nałogu, który zniszczył ich dzieciństwo, bo ich rodzice pili, nasze dzieciństwo, nasze dorosłe życie, bo dzieci alkoholików to do końca życia będą się z tym zmagać. I jeszcze na dodatek ten alkohol odebrał im życie. Co czujesz wobec ludzi, którzy mają problem z alkoholem? Pojawia się we mnie zawsze taki
takie odczucie jak w przypadku ludzi, którzy lubią psy i widzą małego, słodkiego szczeniaczka. Po prostu od razu mam łzy w oczach, robi mi się tak ciepło na sercu, bo ci ludzie w pewien sposób mnie bardzo rozczulają. No i za każdym razem przypominają mi rodziców. Czy właśnie tak też trafiliśmy na siebie? Myślę, że w pewien sposób tak, bo historie, które pojawiły się już na kanale, były mi z różnych powodów bliskie. I też dlatego, że wydaje mi się, że bycie DDA i ogólnie mówienie o alkoholu, o tym, że był w rodzinie, że zniszczył wiele, jest takim tematem tabu. Coraz więcej mówi się o depresji, coraz więcej mówi się o chorobach psychicznych, o takich rzeczach, które są trudne. Ale mówienie o rodzinach, w których był alkohol, wydaje mi się jeszcze trudniejsze, dlatego że to zazwyczaj dzieci o tym mówią. Że rodzice alkoholicy do końca życia będą to ukrywać i traktować jako tabu. I po prostu mówiące o tym dzieci czują się jakby zdradzały rodziców, jakby były wobec nich nielojalne, jakby działały na szkodę swojej rodziny. I ja sama teraz też to czuję w pewnym stopniu. Ale wydaje mi się, że jeżeli coś tak mocno na kogoś działa i emocje są takie silne, to są rzeczy, o których warto mówić. Wydaje mi się, że łatwiej jest, nawet jeżeli coś trudnego nas dotyka, to mówić o tym tak długo, jak to dotyczy tylko nas. Ale kiedy winny jest ktoś inny i jest to rodzic, którego się darzy taką bezwarunkową miłością, dla którego by się wszystko zrobiło i dla którego się wszystko robiło, będąc dzieckiem, to mówienie o tym jest trudniejsze. Zgadzam się. Bo ja wiem, że nie zrobiłam żadnej krzywdy moim rodzicom. Nie robię im krzywdy, mówiąc tego. Nie robię niczego złego. I wydaje mi się, że dlatego właśnie tym bardziej warto o tym mówić. Bo to nie dzieci alkoholików są winne. Jakbym powiedziała, że człowiekowi nie chce się żyć, to nie wiem, to by zabrzmiało tak banalnie, ale człowiek się czuje jak Harry Potter wyssany przez dementora. Depresja dokładnie tak samo działa. Wysysa z ciebie energię życiową, wysysa z ciebie motywację, radości. Kiedy ma się depresję, to nie tylko jest się smutnym, nie tylko się płacze, ale jest się też bardzo zawiedzionym na sobie. Wszystkie rzeczy, które sprawiały przyjemność, tej przyjemności już nie sprawiają. Ma się wyrzuty sumienia? Ma się wyrzuty sumienia, że jest się leniem, co jest totalną nieprawdą, że się zawodzi swoich bliskich, co nie wiem, czy jest prawdą zawsze, pewnie czasem rodziny nie wspierają, co jest złe. Ma się wyrzuty sumienia, że nie jest się w stanie zajmować domem, tak jak dotychczas, że nie jest się w stanie pracować. Depresja jest po prostu obsypana takimi wyrzutami sumienia. I teraz wyobraź sobie, w jakim złym stanie jest człowiek w depresji. Załamany, być może na zwolnieniu lekarskim, w samotności, izolujący się od otoczenia, od innych ludzi. Inni ludzie wkoło też muszą prowadzić to swoje życie,
A ty jesteś wtedy sama. Tak. I nie możesz mieć do nich pretensji. No to więc do kogo będziesz miał pretensje? Będziesz miał pretensje prawdopodobnie do siebie. Zwłaszcza kiedy nie ma się wsparcia, albo kiedy na przykład zachorowało się na depresję po raz pierwszy. Kiedy nie miało się nigdy z tym do czynienia i nagle się ma, i nagle trzeba iść do psychiatry, nagle warto by było powiedzieć o tym bliskim, pójść na zwolnienie. No ale kiedy człowiek jest sam i czuje się beznadziejnie, nie ma od nikogo wsparcia, no to tutaj tabletki od psychiatry mogą mnie pomóc. My teraz spotykamy się w tym gorszym dla ciebie czasie. Tak. W zeszłym roku zmarł mój tata i ta moja żałoba troszeczkę chyba doprowadziła też mnie do depresji. I od kilku miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim. I moje życie jest takie jałowe. To znaczy, czasem wstanę i mam siłę, żeby się umyć, umyć zęby. Może nawet wziąć prysznic. Czasem jest tak świetnie, że jestem w stanie przejść się do sklepu, zrobić małe zakupy albo zabrać psy na spacer. A czasem jest tak źle, że wstaję tylko po to, żeby wyprowadzić psy. I wracam, kładę się na kanapie i oglądam telewizję przez 8-10 godzin. Czekam, aż mój mąż wróci z pracy i to jest dla mnie taki troszeczkę highlight tego dnia, bo mogę z nim porozmawiać, a nawet kiedy ja nie mam nic do powiedzenia, to on coś powie. Zadba o to, żebym jeszcze coś zjadła, żebym zrobiła może coś przyjemnego. Nigdy nie wiadomo, w jakim stanie się po prostu wstanie. Dlatego jest tak ciężko też coś planować. I kiedy umówiliśmy się na nagranie, to 1000 razy chciałam to odwołać. 1000 razy pojawiały się w mojej głowie takie myśli, że nie dam rady, że pewnie nie dam rady się skupić, że nie będę w stanie z tobą rozmawiać, że nie będę w stanie wyjść, że nie będę miała tyle siły w sobie, żeby poznać nowego człowieka, żeby się ogarnąć, żeby ogarnąć mieszkanie. To są takie głupoty, jak ktoś po prostu jest zdrowy i tak biegnie przez życie. To są takie głupoty. Nie zastanawia się wtedy nad tym, tak, jakie to są rutynowe czynności. Tak. A dla ciebie to jest jak wspinaczka na Mount Everest. Mhm. I też wiem, że najbliższe 2-3 dni będę po prostu... Będę sobie takim zakopanym na kanapie burrito, bo wszystkie moje moce zostaną wykorzystane po prostu na nasze spotkanie i na naszą rozmowę. Tym bardziej dziękuję ci, że się zdecydowałaś, żeby wystąpić, bo mówię, że razem możemy naprawdę zrobić coś dobrego i myślę, że dać coś dobrego tym ludziom, którzy są w podobnej właśnie sytuacji, dla którym jesteś takim światłem i nadzieją. Gdyby chodziło tylko o mnie, to pewnie byśmy się nie spotkali. Być może jest tam jedna taka osoba, której to pomoże się podnieść. Albo pomoże patrzeć na siebie trochę bardziej przychylnie. Marcelina, powiedz mi, masz jakieś takie światełko? Coś, co lubisz? Coś, co wyciąga cię z tych stanów? Na pewno takim światełkiem jest mój mąż i moje psy. I takie marzenie o tym, żeby móc kiedyś mieć dom tymczasowy albo małe schronisko, to jest coś, o czym myślę i co mnie tak ratuje.
ale też bardzo lubię tworzyć. Pisałam 2 blogi. W zeszłym roku udało mi się nawet zacząć nagrywać podcast. I ja uważam, że jestem dobrze zorganizowana, ogarnięta życiowo i tak dalej. Ale po prostu im jestem starsza, tym częściej choroba mi pokazuje, kto tu rządzi. I ja mogę sobie planować różne rzeczy, ale bardzo ciężko mi jest zachować systematyczność i to jest chyba coś, co mnie najbardziej w tej chorobie dołuje. Wielu hadowców to są osoby takie bardzo znane. Hadowcem był Robin Williams, jest Robbie Williams, Van Gogh, Stephen Fry. To są ludzie, którzy... Kanye West. To są ludzie, wiesz, którzy osiągnęli wszystko. I w pewien sposób ta kreatywność z tych górek, z tej manii lub hipomanii została przez nich wykorzystana. Ale to bardzo często są osoby, które po prostu odbierają sobie życie. I w manii można robić też bardzo dużo głupich rzeczy. Ja, będąc kiedyś w manii, chciałam sprzedać nerkę. I to była taka sytuacja, której ja sobie teraz nie jestem w stanie przypomnieć. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć tego całego procesu, ale o tym przypomniano mi po prostu po kilku latach, kiedy dostałam wezwanie na policję. I wtedy wytłumaczyłam, że choruję, że takie rzeczy mi się zdarzają i nie mam pojęcia, co, gdzie, jak to się stało. I kazano mi tylko pokazać, czy nie mam blizny, ale to jest coś takiego, co... No jak człowiek o tym słyszy, jak mówię o tym moim znajomym, no to oni się z tego śmiali, bo jesteśmy znajomymi, jesteśmy blisko. Ale gdybym powiedziała o tym takiej przypadkowej osobie, no to ktoś by sobie pomyślał, że wariatka, no. Były takie sytuacje, że rzucałam pracę, że pożyczałam pieniądze, że nadużywałam różnych rzeczy. Były takie sytuacje, w których totalnie się oddawałam pracy, nie spałam. I hipomania, mania, po prostu górka są bardzo niebezpieczne. Są o tyle bardziej niebezpieczne, że za chwilę przychodzi z powrotem ten pierwszy epizod. Tak, im wyższa górka, tym głębszy dołek. I wtedy żyje się już z konsekwencjami tak. Tych swoich decyzji. Bo kiedy masz depresję, to możesz odbudowywać swoje życie po depresji, ale ono nie legło w gruzach. Po prostu miałeś taki okres. Troszeczkę rzeczy się dla ciebie zatrzymało. Skupiałeś się na zdrowieniu. A po manii trzeba naprawiać relacje, naprawiać swoje zdrowie, spłacać swoje długi. Czy wtedy właśnie też przychodzą te wyrzuty sumienia o to, co zrobiło się podczas tej górki, jak ją nazywasz? Tak, totalnie. Ja bardzo czekam zawsze na ten okres bez depresji. No można być także w remisji, czyli w momencie, kiedy nie ma ani jednego, ani drugiego. Ale ja w tych remisjach nie bywam po prostu. U mnie to też jest troszeczkę tak sezonowo i każda jesień, zima to jest dołek, mniejszy lub większy, a każda wiosna i lato to jest górka, większa lub mniejsza. Mimo tego, że biorę leki i biorę je od 10 lat, mimo tego, że jestem w terapii, nie da się przewidzieć, co tak naprawdę wywoła epizod. Bo to może być coś drobnego, jak kilkudniowy stres, jak zerwana noc, jak
zakrapiana impreza, a też może to być coś tak wielkiego jak śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, choroba, która uniemożliwia pracę, odejście dziecka dorosłego z domu. Tych zapalników jest po prostu bardzo dużo. No i hadowiec to chodzi tak całe życie po polu minowym i nie wie, na jaką minę trafi. Ja się z myśli samobójczych wyleczyłam trochę po śmierci taty. Bo kiedy umiera ci jeden rodzic i po 3 latach umiera ci drugi i te 3 lata tak naprawdę to jest tylko czekanie, aż ten drugi umrze, bo mój tata po prostu stoczył się totalnie, nie potrafił bez mamy żyć. I wiem, że nigdy nie odbiorę sobie życia, bo po prostu nikomu tego nie zafunduję. No człowiek umiera i umiera, człowieka nie ma. Ale to, co się dzieje z jego bliskimi. Jak twoją chorobę odbiera mąż? Jest bardzo wspierający. I tak naprawdę często jest takim moim przewodnikiem po rzeczywistości. Bo pewnie po części przez leki, a po części przez to, że już żyję z tą chorobą tyle lat, mój mózg jest po prostu czasem zamglony i na przykład nie potrafię łączyć ze sobą rzeczy i tego, co one przyniosły. Nie jestem w stanie na przykład zaobserwować tego, że dany lek mi nie służy, albo że lepiej się czuję, kiedy wychodzę z domu. Albo że już mi się podwyższa nastrój i już może się to zbliżać do górki. I mój mąż jest na tyle obeznany w temacie i na tyle po prostu empatyczny, że on stara mi się wskazywać te sytuacje, w których coś już być może wpływa na moje samopoczucie lepiej lub gorzej, a ja tego po prostu nie widzę. Ja już po 10 latach brania tych leków czuję się tak bardzo pusto. To znaczy odczuwam emocje, myślę, ale czuję się tak jałowo, tak pusto. Te leki zobojętniają w jakiś sposób na doświadczanie życia? Tak, oprócz takich skutków ubocznych, fizycznych, jak te drżenie rąk, czy brak apetytu, są właśnie takie rzeczy jak gorsza pamięć, takie czasem nieogarnięcie w rzeczywistości. Ja tak bardzo często mam w takiej codzienności. Na przykład nie jestem w stanie przypomnieć sobie nazwy jakichś przedmiotów. Albo pytam męża o coś kilka razy. Albo używam przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem. Teraz jesteś na zwolnieniu lekarskim? Tak. Walczysz o siebie? Staram się. Gdzie pracujesz? Pracuję zdalnie w firmie, która wspiera procesy HR. To jest bardzo dobra praca i ta praca uratowała mnie po śmierci mamy. I w tym momencie nie wiem, jak to dalej będzie, bo ta depresja, w której teraz jestem, bardzo odebrała mi siłę. Bywały depresje, w których pracowałam,
w których normalnie funkcjonowałam. Ale ta depresja odebrała mi siły tak bardzo, że teraz już trochę czekam na taki cud, na jakieś takie, nie wiem, wydarzenie, znak, cokolwiek. Coś, co po prostu mi pokaże, że jeszcze może być dobrze i że nie czeka mnie jeszcze znowu coś złego, tylko że teraz już może być lepiej. Jestem w takim momencie. Wydaje mi się, że to może być najgorsze, co może się stać. Że ja się do tej depresji, do tej beznadziei po prostu przyzwyczaję. Tym bardziej cieszę się, że zdecydowałaś się na ten krok. Że nagrywamy ten film, bo coś tak czuję, że nie wiem jeszcze co, ale czuję, że po tym filmie wydarzy się coś dobrego. Są takie dni, że chciałabym tak pożyć przez tydzień chociaż. Bez smutków, bez zmartwień, bez bycia DDA, bycia w depresji. Po prostu przez tydzień się nie martwić. Czuć się dobrze i cieszyć się. Bo tak jak tu teraz siedzimy razem, to ja bardzo mocno czuję, jak martwa w środku jestem. Celina, chciałabyś coś powiedzieć ludziom w podobnej sytuacji? Chciałabym ich mocno przytulić, żebyśmy się razem mogli wszyscy wypłakać. A potem, żebyśmy mieli dość tego płaczu. Jestem fanką Sanatorium Miłości. Tam był ostatnio taki odcinek, w którym bohaterowie opowiadali, pisali listy do osób, które im odeszły, zmarły. I jeden z bohaterów nazwał ten swój list do żony, która zmarła i osierociła też córeczkę, nazwał ten list meldunkiem. I pisał w nim o tym, jak wychował córkę, do jakiej szkoły ją wysłał, jakie studia skończyła, jaką ma dobrą pracę i tak dalej. No i to był taki jego meldunek do żony. Ja bym też kiedyś chciała rodzicom zameldować. Że dobrze się czuję i że jestem szczęśliwa. Marcelina, czego można tobie życzyć? Zdrowia. Jak będę miała zdrowie, to z całą resztą sobie poradzę.
tym życzę Ci zdrowia. Życzę Ci dużo siły. Żebyś trzymała tą swoją chorobę w ryzach i nie poddawała się, bo jesteś wspaniałym człowiekiem.